Mimo przyjęcia łapówki, celnik nie wpuścił do Niemiec. Do galaktyki kuj w dubie. Sen o pracy w kopalni prysł jak sraczka. Ja poszedłem w kamasze, a Paweł zapił się na śmierć. Nigdy nie usłyszał, jak Radyjko hula Vespero. Nienawidzę urwozaurów całym sercem. Teraz mam okazję odpłacić im z nawiązką. Zbliżamy się do betonowej fortecy papieża. K***a, namierzyli nas i czymś pierdeli. Cholera, nie pierdolą się jak my. Spierdamy? Kontynuować. To się odpłaciłem. Biednemu zawsze w plecy. No nic, za kilka minut dolne o ziemię i witaj, skurwalo. Mam nadzieję... A, nie będę krakał. Jeszcze się nie spełni na skurwali, będzie chujowo. No to jeszcze na szybkości rachunek sumienia. Na statku nie powiedziałem całej prawdy. Od życia uciekłem w długi. Od długów do wody. A od komornika do woja. Teraz Pawełek. Pawełek nie zapił się sam. Ja mu w tym pomogłem. Co noc na śpiocha dolewałem mu wody. To ryja. Po kilku nocach zdech. Zapytacie dlaczego? Pawełek był ubezpieczony. Wysoko ubezpieczony. Pieniądze z ubezpieczenia plus nieduża pożyczka w Lombardzie wystarczyły na spełnienie marzeń. Espero hulało do zimy, a w Esperzu rżnęło disco z Radyjka bez panela. Śmierć brata to jednak nic w porównaniu z tym, co zrobiłem matce. Niech jej ziemia lekko będzie.